wszyscy i tak pewnie uznają, że to jakoś umówione, ale ja przedstawiłam się panu profesorowi, że jestem z Gazety Polskiej i niezależnie i usłyszałam od pana profesora ze zdziwieniem, co następuje. Nie, to nie jest żadne umówione pochlebstwo. Dla mnie Gazeta Polska codziennie jest głównym źródłem informacji. Myślę, że państwo w dzień jak na dziennik mają chyba najlepszy serwis informacyjny. Jak to porównuję, rzadko porównuję, bo już kupuję na wszelki wypadek, że ja sporo wycinków robię i właśnie te podstawowe informacje to z Gazety Polskiej codziennej, jak również z tygodnika, dlatego że w tygodniku z kolei są czasami znakomite analizy, na przykład tego, co na Ukrainie się dzieje, czy takie strategiczne w skali globalnej. No państwo mają dwóch czy trzech znakomitych analityków, naprawdę. Także, nowe państwo zachęcamy miesięcznie. Nowe państwo z kolei jest też, tak, też prawie zawsze kupuję. Tam z kolei, no jak na miesięcznik jest jak gdyby takie troszeczkę metapolityki więcej. Chociaż informacje również, co się działo w Azji na przykład. Także no to są moim zdaniem najciekawsze media w Polsce. Bardzo dziękujemy. Myślę, że nie ma sensu rozmawiać na przykład o dezinformacjach na temat podręcznika pana profesora, ale dzisiaj pan profesor mówił bardzo ważne i ciekawe rzeczy, że żyjemy w tej erze informatycznej i to spowodowało, że jesteśmy bombardowani informacjami, to jest mój konik. A nadmiar informacji prawdziwych i nieprawdziwych to jest brak wiedzy. Jak sobie z tym radzić? Myślę, że rzeczywiście nadmiar informacji powoduje blokadę jakąś w umysłach, bo nie jesteśmy w stanie tego przerobić, przyswoić, a zwłaszcza ocenić. Zwłaszcza, że te informacje najczęściej są bardzo drobne i już pokazywane nam z pewnym, czasami podtekstem, czy nawet z pewną sugestią. Jakiś przymiotnik czasami, czy jakiś kontekst, od razu nas mają usytuować po jakiejś stronie barykady, zamiast dokładnie wyjaśnić, o co chodzi. Co oczywiście jest niemożliwe na paseczku, czy w nagłówku, czy w memie nawet. Memy są czasami wspaniałe, no ale to są raczej igraszki słowne i humor, a nie informacja. My potrzebujemy jednak czasami pogłębionej informacji, a nie mamy czasu. Nadawcy oczywiście nadążają za tym i muszą nadążyć. To się nazywa tabloidyzacja mediów. Dokładnie, to jest tabloidyzacja mediów, co powoduje te skutki społeczne. W Polsce być może gorsze niż na Zachodzie, bo być może na Zachodzie już jedno czy dwa pokolenia mają z tym do czynienia i jakoś troszeczkę się uodporniły. I być może jakoś, chociaż nie wiem, bo tam też społeczeństwa są manipulowane okrutnie. No właśnie, też mi się tak wydaje, jeszcze bardziej niż w Polsce. Też. Może ma pani rację, bo... Nie wszędzie, ale... A może i rzeczywiście, bo zwłaszcza starsze pokolenie w Polsce pamięta czasy PRL-u. Kiedy myśmy czytali między wierszami. No ale ile jest osób pamiętających gazety PRL-owskie? Dzisiaj to jest już pokolenie dorosłych 40-latków, którzy wyrastali już w czasach tego tak zwanego pluralizmu, który niby był pluralizmem, ale właściwie było również dzieleniem opinii publicznej, czasami według bardzo głupich kryteriów. Nie wiedzy, tylko emocji. To nawet w ranczu Czerepach mówił, że polityka opiera się na emocjach, Duda, i jak jest merytorycznie, to jest do niczego. Dokładnie. Ranczo to znakomicie pokazuje. Też pan profesor. A ja jestem fanem Ranczo, bo tam mamy w znakomitej formie Polskę i nasze problemy. Nasze problemy i obyczajowe, i filozoficzne, i polityczne. To jest genialny serial. Czyli można powiedzieć, że jeśli już nie czytamy, to przynajmniej oglądajmy Ranczo? Chociaż oglądajmy Ranczo, jak już nie czytamy. Oczywiście zachęcam do czytania, ale Ranczo rzeczywiście bardzo wiele wyjaśnia. Następna sprawa, też zdanie, które bardzo mi się spodobało, że niepodległość kraju jest, z nią jest tak jak z wolnością jednostki, czyli ona nigdy nie jest pełna. Nigdy nie jest pełna, no bo my jesteśmy wolni, ale
w pewnym zakresie. No, nie wybieraliśmy ani miejsca urodzenia, no ani rodziców. Nie jesteśmy imperium. To, tak, ale patrząc na to z punktu widzenia osoby, tłumaczenie, że człowiek sam się stwarza, jest idiotyczne po prostu. Do pewnego stopnia możemy zmieniać się, swoje wykształcenie, robić jakąś karierę, realizować jakieś dobra, ale my się nie stwarzamy. My jesteśmy w dużej mierze dziełem Stwórcy. Jakie z tego dziełem, konsekwencje? Dziełem w cudzysłowach czy bez. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób rozmawiać z tymi nieprzekonanymi albo z tymi zmanipulowanymi, to też pan profesor użył takiego stwierdzenia, które ja przyznam gra mi w duszę od dawna, czyli żeby dyskutować i krytykować poglądy, a nie człowieka. Zdecydowanie, dlatego że i oddzielić to. Ja myślę, że jest pokusą, taką łatwizną, mówienie, zamiast gadasz głupstwa, to powiedzieć głupi jesteś. A to jest jednak duża różnica. I powinniśmy się jednak pilnować, żeby zbyt łatwo nie schodzić na takie, jak to się mówi, argumenty ad personam. Co jest trudne, bo czasami dla krótkości, dla ucięcia jakiejś kwestii, czasami mówię, cicho, bądź głupi jesteś. Ale nie powinniśmy jednak. Czasami, to kiedyś ten Jordan Peterson w jakimś wykładzie powiedział jakiejś studentce, no bardzo trudno mi jest odpowiedzieć grzecznie na to, co pani powiedziała. I to jest to w białych rękawiczkach. Właśnie, bo bardzo często dostajemy właśnie informacje o jakimś poglądzie w sposób, no, nie do przyjęcia. I z takimi osobami bardzo trudno rozmawiać,